Wojtek, kolejny wygrany spaing, seria przedsezonowa Miedzi trwa. Wypada tylko życzyć sobie, żeby tak było dobrze w lidze. Do ligi jeszcze daleko, dlatego trzeba spokojnie podchodzić do tych wyników. Oczywiście każdy mecz chce się wygrać i to jest ważne, ale to nie jest najważniejsze w tej chwili. Dzisiaj dwie twoje bardzo piękne bramki. To tak trochę wyglądało, jakbyś się zdenerwował na kolegów, że nic nie mogą strzelić i wziął sprawy w swoje ręce. No, może inaczej, no nie szło nam za bardzo w tych sytuacjach podbramkowych i nadarzyło się okazję, uderzyłem piękne bramki. Co nie zmienia faktu, że nie graliśmy dobrze na przykład w pierwszej połowie. Z czego to wynika? Czy dlatego, że jesteście po ciężkich treningach, dostaliście w kość od trenera i to troszkę widać? Brak szybkości? Myślę, że no, takie już pierwsze zmęczenie i fizyczne, i psychiczne tak gdzieś w tym piątym tygodniu zawsze przychodzi, bo trenując dwa razy dziennie czy raz dziennie od ponad miesiąca, to już czuć i widać w drużynie, ale myślę, że ta świeżość teraz już w Turcji przyjdzie. No właśnie, przed wami Turcja, jeszcze jeden spaing przed wyjazdem z Górnikiem Wałbrzych, prawdopodobnie już na pojemnej nawierzchni. Czekacie na to, rozumiem. No tak, już nie możemy się doczekać tych zielonych boisk, bo to sztuczne boisko, mimo że jest bardzo dobrze przygotowane tutaj, to nie jest idealna nawierzchnia do grania w piłkę i nogi też dostają swoje od tej nawierzchni. Dlatego nie możemy się doczekać już wyjazdu do Turcji i trenowania w takich naprawdę bardzo dobrych warunkach.